Witajcie, tutaj Karol Galbarczyk, Borownie, Iridium Labs. Jest z nami Szymon Majewski, witamy Cię. Dzień dobry, czołem. No i takie niestandardowe pytanie, kiedy zobaczymy tutaj Ciebie w tej klatce? Nie no, myślę sobie, że skoro walczą tacy goście jak Popek, na dobrą sprawę, albo Burnejka, to ja jeszcze tylko trochę masy i sprawa załatwiona. No. To też właśnie o tym pomyślałem, a na którą walkę czekasz dzisiaj najbardziej? Nie no, ja to bardzo lubię oglądać, ma meta walki, to gdzieś tam najbardziej. No zaciekawiony też jestem walką Pudzianowskiego. No oczywiście też pewien ładunek, bym powiedział, atrakcyjności ma walka Popka z Burnejką. Ale bardziej bym powiedział w takich kategoriach, czy się panowie dogonią, prawda? Kto kogo złapie, zobaczymy, no. No to super, a jak się podoba całe widowisko tutaj na Stadionie Narodowym? Najśmieszniejsze jest to, że ta, nazwijmy to scena, ta klatka jest taka malutka, a całość, a całość jest takie olbrzymie i wielkie, to jest niewiarygodne. Zastanawiam się, co widzą tamci ludzie na końcu, ale ja wszedłem z żoną i ona jest skalą przedsięwzięcia po prostu zachwycona. Mówi, co to się dzieje, no. Mi się wydaje, że ci, co siedzą na samej górze, muszą mieć bardzo dobry wzrok. Chyba tak, albo mają lornetki, ale na dobrą sprawę, przyznam, siedzę 2 metry od tej klatki i na dobrą sprawę nie wiem, czy tak naprawdę to nie lepiej widać na tych ekranach wielkich, no. Widzę cię często na tego typu galach. Od zawsze było takie mocne zainteresowanie sportami walki? Wiesz co, bardziej się interesowałem zawsze boksem. Uprawiam boks od 5 lat, chodzę i tam sobie trochę boksuję. I jak bardziej w sumie boks gdzieś tam ciągnie mnie w tym kierunku i to mnie przekonuje. Zresztą ja lubię małe gale, na przykład tam Legionowo, Żyradów. Lubię takie mniejsze miejsca. Natomiast to tutaj chciałem zobaczyć. Pierwszy raz jestem na KSW, chciałem zobaczyć ten rozmach właśnie, no. To ja życzę tego, żeby ten boks rozwinął się w mieszane sztuki i żebyśmy Cię zobaczyli na KSW 45. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się, cześć, wszystkiego dobrego. Cześć.